Przyjaciele, ja chciałam powiedzieć wam takie krótkie świadectwo. Ja w piątek miałam taką sytuację w pracy, że zostałam sama, tak z minuty na minutę zadzwoniła koleżanka, że jej nie będzie. Ja jestem szefem kuchni w prywatnym przedszkolu i generalnie ogarniam tam wszystko od gotowania po jadłospis, zamówienie towaru. No i miałyśmy taki bardzo trudny jadłospis na ten piątek, było bardzo dużo rzeczy do przygotowania, a ja byłam sama. I wam powiem, co się zadziało. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to w ogóle oskarżenie na tą koleżankę z pracy, na moją szefową, wszyscy winni. I to była myśl. I wiecie, i ta myśl trwała zaledwie 5 sekund, ale na tą myśl przyszły już siły demoniczne od razu. I słuchajcie, taka czapa spadła, że już po prostu nie byłam w stanie na tamten moment tak jakby wyprowadzić siebie sama z tego miejsca. I powiedziałam nie, w ogóle namierzyłam to i powiedziałam, tak nie będzie, ja w ogóle dzwonię. Zadzwoniłam tutaj akurat do Edyty i mówię, posłuchaj, ja w ogóle chcę spokutować, jestem w pracy, przyszły mi myśli oskarżające na moją szefowę i na moją koleżankę. Ja w ogóle sądzę te emocje, ja teraz nakazuję, żeby mój umysł się uspokoił i błogosławię moją szefową, pomodliłyśmy się razem i powiedziałam, ojcze, ale przychodzę też do ciebie jako Boża córka, bo to już był kolejny raz, mówię, nie zgadzam się, i w ogóle domagam się twojej sprawiedliwości, żeby były takie sytuacje, w których ja muszę pracować za dwie osoby. I powiem wam, co się zadziało. Mija od tej modlitwy godzina, ja to sobie gdzieś tam rozważam, myślę cały czas dobrze o tej szefowej. W ogóle ta czapa odeszła, wszystko wróciło na swoje miejsce. Zmywam sobie podłogę na jadalni, wpada moja szefowa i mówi tak, pani Małgosiu, rzuca pani tego mopa i wyciąga kopertę. A ja tak stoję i patrzę i ona mówi, proszę, to dla pani. Ja otwieram tę kopertę przy niej, a tam, słuchajcie, kupon do salonu beauty na jakikolwiek zabieg, na kilkaset złotych i liścik od mojej szefowej. I tam napisała tak, słuchajcie, to było parę zdań, dokładnie nie powtórzę, nie mam tego liściku. Pani Małgosiu, dziękuję za pani wkład, za pani wierność i za pani wielkie serce w tej koziołkowej kuchni. Także amen, takie świadectwo.